Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Cię w kolejnym odcinku naszych rekolekcji adwentowych. Dzisiaj kolejna postać. Chcemy popatrzeć dzisiaj na Abiasza. Był to syn Roboama, jak wiemy, króla, który odszedł od wiary w Boga jedynego, w Jahwę. Zaczął oddawać kult obcym bóstwom. No i w takiej sytuacji, w takim klimacie niewiary albo jakiejś takiej zwyrodniałej, byśmy albo skrzywionej może bardziej wiary, pojawia się syn Abiasz, którego imię oznacza tyle, co moim ojcem jest Jahwe. Syn, który jakby zostaje właśnie po Roboamie królem. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że właśnie Roboam podzielił Królestwo Izraelskie w wyniku podniesienia tych podatków, czyli też zrodził taki rozłam, czy ten podział w jego sercu, bo kiedy Pana Boga nie ma, to zawsze pojawia się podział. Wiemy słowo samo, nawet też diabeł to jest ten, który dzieli. Kiedy odrzucam Pana Boga, no to miejsce w moim sercu kto inny zajmuje. W kogoś zawsze muszę wierzyć. No i w takiej pogańskiej, podzielonej rodzinie też rodzi się ten człowiek o imieniu Abiasz, który chce naprawić to, co ojciec zepsuł. Próbuje z powrotem wrócić ten kult świątynny, kult w Jerozolimie. Chce wszystko zrobić, żeby ludzie na nowo zaczęli wierzyć Pana Boga. Nawet też nie chce też walczyć z tymi, którzy gdzieś tam próbują atakować jego kraj. Ale kiedy wyrusza na wojnę ostatecznie, to wzywa na pomoc Pana Boga. Mówi, Jahwe będzie naszym Panem, to Jahwe ma zwyciężać. To nie my, tylko On zwycięża. I generalnie tak się dzieje, że wygrywają tą wojnę. Ale chciałbym powiedzieć o czymś innym, że tak kojarzy mi się przy tym imieniu takie dwie rzeczy. Na początku może ktoś nas powiedzieć, no, ja nie wierzę, bo moi rodzice nie chodzą do kościoła, moi rodzice odrzucili Pana Boga. To nic nie znaczy tak naprawdę, z jednej strony. Popatrz, Abiasz wychował się w totalnie pogańskiej rodzinie. A mimo wszystko podjął decyzję, że chce naprawić to, co w jego rodzinie zostało zepsute. Wrócił gdzieś do tradycji, do przodków, do tego, co stało się jakby korzeniami, fundamentem jego rodziny. I dla Ciebie ten Adwent, może przypadkowo nawet, nie wiem, Pan Bóg ma swoje drogi, oglądasz ten odcinek i może masz też takie przeświadczenie, nie? Że ja nie zostałem wychowany, czy nie zostałem wychowany w rodzinie religijnej, może zazdroszczę komuś, że ktoś ma takich rodziców wierzących, a ja nie mam. Popatrz dzisiaj na Abiasza. Możesz całkowicie sam ten jakby te koleje losu zmienić i wrócić do Pana Boga. I Pan Bóg stanie się Twoim ojcem, stanie się kimś dla Ciebie najważniejszym. Wszystko zależy od Twojego wyboru, Twojej decyzji. Bo mogę być wychowany w religijnej rodzinie i mogę zejść na manowce, a mogę się na manowcach wychować i rzeczywiście wrócić na prawdziwą drogę. A drugie, takie skojarzenie może też bardziej bliższe naszym czasom. Przy tym imieniu Jahwe jest moim ojcem. Często jest tak, że brakuje nam ojców, brakuje nam takich ludzi, którzy będą nas wychowywać, którzy będą naszymi autorytetami, którzy będą nas kształtować, którzy będą nam pokazywać drogę. Że jesteśmy takimi sierotami i nie tylko w sensie takim rodzinnym, choć może też. Może masz tak, że nie miałeś ojca, nie miałaś ojca. Wychowywałeś się sam. Może tylko przy mamie, albo w ogóle bez rodziców. To dzisiejszy odcinek i ta postać Abiasza zaprasza Cię do czegoś bardzo ważnego. Żebyś obrał sobie za ojca Boga. Żeby on był dla Ciebie kimś, kto będzie Ciebie wychowywał, kto będzie Ciebie kształtował. Że zanim w ogóle pozwoli, żeby ktoś był dla Ciebie jakimś autorytetem, pozwól, żeby Pan Bóg był tym kimś pierwszym, najważniejszym. Przyjmij Jego ojcostwo, jesteśmy Jego dziećmi. Tak nam mówi Pismo Święte, tak nas uczył Jezus, tak czytamy w Nowym Testamencie w listach, nie? Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy. Jesteś dzieckiem Pana Boga, umiłowanym, ukochanym, jedynym, niepowtarzalnym i to przede wszystkim przyjmij. Może też tak jest, że może masz ojca, masz rodziców, ale oni Cię jakoś nie akceptują, czujesz się niekochany, jakoś odepchnięty przez nich, to czuj się, to ojcostwo przyjmij u Pana Boga. Bardzo ważne.
obierz sobie za ojca, za matkę Boga. To jak Abiasz. Wtedy w życiu zwyciężysz. Niezależnie od tego, jaka jest twoja historia, czy historia twojej rodziny. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.